W polskiej historii wielu królów elekcyjnych obieranych za czasów Rzeczpospolitej Obojga Narodów nie ma najlepszej prasy. Nie brakuje takich, którym zarzuca się nieudolność, gnuśność, a nawet zdradę. Jednak czy te zarzuty są prawdziwe? Który z polskich monarchów elekcyjnych był najgorszy, a który najlepszy? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć w tym materiale. W okresie Rzeczpospolitej Obojga Narodów Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie były dosyć oryginalnymi monarchiami w porównaniu do Europy Zachodniej. A jak wyglądały na tle Europy Środkowej? Tego można się m.in. dowiedzieć z książki Martyna Rady Wspaniałe Królestwa – Dzieje Europy Środkowej. Książka ukazała się niedawno nakładem wydawnictwa Bellona, które jest partnerem dzisiejszego odcinka. Porównywanie władców elekcyjnych nie jest proste. Każdy z nich funkcjonował w innej rzeczywistości politycznej. Różne były okresy ich panowania i wyzwania, z jakimi musieli się mierzyć. Odmiennie też można określać kryteria, jakie powinni spełniać dobrzy monarchowie. Czy głównym miernikiem powinien być ich dorobek, jakie dzieła po sobie zostawili? A może pamięć potomnych, to jak są i byli postrzegani? Czy raczej to, jak przykładali się do swoich obowiązków? W zależności od tego, który z tych czynników weźmiemy pod uwagę, miejsca w naszym rankingu królów elekcyjnych będą się znacząco zmieniać. Za wyjątkiem może dwóch miejsc, pierwszego i ostatniego, czyli najgorszego i najlepszego króla. Ale o nich na końcu. Spośród wszystkich władców Rzeczpospolitej Obojga Narodów najdłuższym panowaniem mógł się poszczycić Zygmunt III Waza. Zasiadał on na tronie aż 44 lata. W tym czasie doszło do bratobójczego rokoszu zebrzydowskiego, wybuchu wojen ze Szwecją, Moskwą oraz Turcją, ale zarazem wielu militarnych zwycięstw, z których do dziś jesteśmy dumni. Zygmunt III był monarchą, który w całych polskich dziejach władał największym terytorium. Pod jego berłem znajdowała się nie tylko Rzeczpospolita, ale również w latach 1592-1599 Szwecja, a od 1610 do 1612 roku prawem okupanta władał również Moskwą. Po śmierci bilans jego rządów powszechnie oceniano pozytywnie. W 1644 roku wzniesiono w Warszawie na jego cześć pierwszy w Europie świecki pomnik figuralny, czyli słynną kolumnę Zygmunta. Został na niej wyryty łaciński napis o jakże wymownej treści. Zygmunt III. Z mocy wolnej elekcji król Polski. Z tytułu dziedziczenia, następstwa i prawa król Szwecji. W umiłowaniu pokoju i sławie pierwszy pomiędzy królami, wojnie i zwycięstwach, nie ustępujący nikomu. Wziął do niewoli wodzów moskiewskich, stolice i ziemie moskiewskie zdobył, wojska rozgromił, odzyskał Smoleńsk, złamał pod Chocimiem potęgę Turcji, panował 44 lata, w szeregu 44 król, dorównał chwale wszystkim lub całą chwałę złączył w swojej osobie. Współcześnie jednak oceny Zygmunta III są już jednak bardziej zniuansowane. Władcy zarzuca się nadmierną katolizację państwa, początek końca ery tolerancji religijnej, zapóźnienia gospodarcze, wciągnięcie Polski i Litwy w niepotrzebne wojny ze Szwecją oraz niewykorzystanie szansy na unię z Moskwą czy wzmocnienie prawa do tronu w Prusach Książęcych dla Hohenzollernów Brandenburskich. Wobec jednak każdego z tych zarzutów pojawiają się kontrargumenty. Zygmunt niewątpliwie promował katolików, ale nie był przeciwnikiem tolerancji religijnej. Za jego panowania Rzeczpospolita osiągała rekordowe zyski z handlu zbożem, a swoje panowanie kończył z budżetową nadwyżką. W przypadku wojen ze Szwecją to spór o dominację na Bałtyku wydawał się nieunikniony, a tron w Moskwie wyjątkowo niestabilny, by mógł się tam dłużej utrzymać jakikolwiek władca z Rzeczpospolitej. Z kolei zgoda na wzmocnienie wpływów Brandenburgii w Prusach wiązała się z sowitymi transferami pieniężnymi, które były Zygmuntowi potrzebne do prowadzenia licznych zmagań wojennych, kończących się często zwycięstwami. Niewątpliwie jednak to za panowania Wazów
Rzeczpospolita z państwa rosnącego w siłę przeistoczyła się słabnącą potęgę. Nie stało się to jednak jeszcze, gdy królem był Władysław IV. Zbiera on zazwyczaj dobre oceny i wpływ na to mają dwa czynniki. Pierwszym jest pokonanie już na początku panowania trzech wrogów: Rosji, Turcji oraz Szwecji oraz zapewnienie długiego dosyć czasu pokoju w dobie Srebrnego Wieku Rzeczpospolitej. Władysław IV jednak nie chciał poprzestać na tym, co miał, i nadmierna ambicja pchała go do projektów wojny ze Szwecją, a następnie z Turcją. Klęska tego ostatniego marzenia była iskrą, która doprowadziła do ponownego buntu kozackiego. Jak duży okazał się to problem, przekonał się dopiero brat Władysława, Jan Kazimierz. Jego inicjały powszechnie tłumaczono z łaciny ICR Ioannis Casimirus Rex jako Initium Calamitatis Regni, czyli początek nieszczęścia królestwa. Jan Kazimierz niewątpliwie był jednym z tych władców, którzy panowali w ekstremalnie trudnych warunkach. Dla oceny jego panowania najistotniejsze jest jednak to, jak sobie wówczas poradził i czy to nie on sprowokował te kryzysy. Lista zarzutów wobec Jana Kazimierza jest niestety długa. Zarzuca mu się brak determinacji w dławieniu powstania chmielnickiego. Uwidoczniło się to szczególnie po bitwie beresteckiej, kiedy nie wykazywał wielkiej woli do dobicia wroga. Król miał też lekceważyć szwedzkie zagrożenie i odrzucać możliwość antymoskiewskiego sojuszu ze Szwedami, gdyż nie chciał rezygnować ze swoich praw do tronu w Sztokholmie. Fatalne błędy podczas negocjacji z Prusami książęcymi poskutkowały uniezależnieniem się tej prowincji od Rzeczpospolitej. Jego nieumiejętna polityka miała też doprowadzić do wywołania oporu szlacheckiego i wybuchu rokoszu lubomirskiego. W końcu był to pierwszy polski władca, który abdykował. Mimo że ta decyzja wywołała szok, to jednocześnie wielu poczuło ulgę. Szlachtę oburzała przede wszystkim nachalna polityka dworu, nie tyle w rozdawaniu urzędów, co po prostu ich sprzedawaniu w zamian za poparcie polityki królewskiej. Obdarowany musiał podpisywać specjalny rewers, w którym zobowiązywał się do oddania urzędu na pierwsze żądanie króla. Tę praktykę dobitnie podsumował Krzysztof Opaliński. Prawa i godności są przejadane. Tak je przejadają jak zboże w Gdańsku. Trzeba jednak przyznać, że sprzedaż urzędów zaczęła się już za panowania Władysława IV. Nie da się zaś odmówić Janowi Kazimierzowi pewnych zasług. Odniósł gigantyczne zwycięstwo z siłami kozacko-tatarskimi pod Beresteczkiem w 1651 roku. W latach 56-64 można powiedzieć, że powtórzył wyczyn swojego brata. Wyparł trzech wrogów z granic Rzeczpospolitej. Tym razem była to Szwecja, Siedmiogród oraz Moskwa, choć w tym ostatnim przypadku zwycięstwo nie było pełne. Tymczasowa granica ustanowiona rozejmem w Andruszowie w 1667 roku oddawała Rosji spory pas ziemi Korony i Litwy. Jan Kazimierz trafnie też przewidział, że dalsza destrukcja życia politycznego Rzeczpospolitej spowoduje rozbiory. Po Janie Kazimierzu wcale nie było lepiej, przynajmniej tak się uważa. Michał Korybut-Wiśniowiecki uchodzi bowiem za jednego z najgorszych władców Rzeczpospolitej. Jednak czy był aż taki zły? Michał I był przede wszystkim synem swojego ojca. To sława zmarłego kniazia Jaremy Wiśniowieckiego walnie przyczyniła się do zwycięstwa w czasie elekcji w 1669 roku. Wybór ten odbył się wbrew woli większości elit magnackich, które optowały za kandydatem francuskim, księciem Ludwikiem II Kondeuszem. W rezultacie panowanie Wiśniowieckiego było od samego początku naznaczone wyniszczającą wojną polsko-polską. Obóz antykrólewski, czyli tzw. malkontenci, dążyli nawet do obalenia władcy. Obóz królewski nie pozostawał dłużny i osłabiał pozycję armii, a przez to też lidera opozycji, hetmana Jana Sobieskiego. Wbrew jednak propagandzie antykrólewskiej nie można odmówić Michałowi zaangażowania w sprawy kraju. Należał do monarchów, którzy najczęściej brali udział w debatach sejmowych.
Jego panowaniu nie można jednak przypisać żadnego wielkiego dzieła. Nie doczekał nawet zwycięstwa pod Chocimiem 11 listopada 1673. Zmarł bowiem dzień przed tą wiktorią, mimo że miał niemały udział w chwilowym zawieszeniu wojny polsko-polskiej i stworzeniu armii zdolnej do walki z inwazją Imperium Osmańskiego. Jego krótkie rządy były naznaczone upadkiem twierdzy w Kamieńcu Podolskim i zawarciu haniebnego traktatu w Buczaczu, w którym Rzeczpospolita nie dość, że traciła terytorium, to jeszcze zobowiązała się płacić regularny haracz sułtanowi. Panowanie Michała I z pewnością nie należy do najlepszych, ale z drugiej strony w samym środku wojny polsko-polskiej znalazł się wbrew sobie, a jej chwilowe zażegnanie właśnie dzięki jego osobistemu zaangażowaniu dało podwaliny pod przyszłe zwycięstwa nad Turcją. Ponadto 4 lata panowania to nie jest wystarczający czas, by dokonać rzeczy wielkich, zwłaszcza w takich warunkach politycznych. Kolejny na naszej liście Jan III Sobieski jest opromieniony sławą zwycięstw nad Turkami, a już zwłaszcza odsieczą wiedeńską. Był znakomitym wodzem i chyba najpopularniejszym w historii polskim królem na kontynencie europejskim. W polityce radził sobie jednak gorzej. Panowanie Jana III Sobieskiego przyniosło Rzeczpospolitej stabilizację gospodarczą po okresie wyniszczających wojen. Król doprowadził też do reformy armii. Ponosił jednak także militarne porażki, zwłaszcza w Mołdawii. Jednak pod koniec panowania armii Sobieskiego udało się zająć północną część tego kraju, co walnie przyczyniło się do odzyskania w 1699 roku okupowanego przez Turków Podola i Bracławszczyzny. Nie powiodły się projekty odzyskania kontroli nad Prusami książęcymi czy podporządkowania Węgier. W imię sojuszu antytureckiego Sobieski potwierdził niekorzystną dla Rzeczpospolitej granicę z Rosją. W polityce wewnętrznej największy grzech Sobieski wydaje się, że popełnił jeszcze zanim został królem. Za panowania Michała I jako lider opozycji stosował metody polegające na blokowaniu wszelkich decyzji i projektów dworu. Ten program totalnej opozycji przejęli później jego przeciwnicy, co coraz częściej doprowadzało do paraliżu państwa polsko-litewskiego. Mimo to Sobieskiego postrzega się raczej jako jednego z lepszych władców. Na pewno ma to związek z jego zwycięstwami militarnymi. Jego panowanie było też ostatnim momentem, kiedy Rzeczpospolitą postrzegano jako europejską potęgę. Za panowania Wettinów tak już nie było i Wettinowie mają dużo gorszą opinię, przynajmniej w Polsce. Początek panowania Augusta II był bardzo obiecujący. Rzeczpospolita połączyła się unią personalną z bardzo bogatym elektoratem Saksonii. Wydawało się, że razem tworzą niezwykle istotny podmiot na arenie międzynarodowej. Takie wrażenie zostało szybko i negatywnie zweryfikowane. W 1701 roku wojska szwedzkie Karola XII wkroczyły do Rzeczpospolitej. August II rok wcześniej za pomocą wojsk saskich i sojuszu z Rosją zaangażował się w wojnę ze Szwecją o Inflanty. Sprowadziło to na Rzeczpospolitą czas chaosu, w trakcie którego doszło do poważnego przetasowania na arenie międzynarodowej. August II, mimo że przez kilka lat był pozbawiony tronu, to odzyskał władzę w Polsce i na Litwie. Stało się tak dzięki wsparciu cara Piotra I i miało to swoją cenę. Zniszczona wojnami Rzeczpospolita zaczęła coraz bardziej ulegać rosyjskim wpływom. Car próbował również występować jako gwarant stabilizacji wewnętrznej między królem a szlachecką opozycją. To wszystko jednak wyglądało zgoła inaczej z perspektywy Saksonii. Wbrew powszechnemu przekonaniu, August II swój przydomek mocny, który nadali mu nie Polacy, lecz Saksończycy, zawdzięczał nie nadludzkiej sile fizycznej, ale sile ducha. Wytrwałości, dzięki której w niesprzyjających okolicznościach utrzymał tron w dwóch państwach i doprowadził przynajmniej jedno z nich do rozkwitu. Dla Saksonii bowiem panowanie dwóch Augustów uchodzi za złoty wiek tego państwa. Jak pisał profesor Jacek Staszewski,
Wystarczyło, że August wracał do Saksonii. Podejmował różnorodne działania, nawet budzące sprzeciw poddanych, ale przecież w tych działaniach odnosił sukcesy. Wprowadzał konsekwentnie Saksonię na czoło rozwijających się państw europejskich. Ten złoty okres dla Saksonii był kontynuowany za panowania Augusta III. Rzeczpospolita była wówczas nie podmiotem, a przedmiotem międzynarodowych rozgrywek, w którym swoje wpływy utrzymywały wszystkie okoliczne potęgi. Dla Saksonii niezwykle ważne i wzmacniające jej pozycję było to, że prezesem tej masy upadłościowej, czyli państwa polsko-litewskiego, był saski władca. Negatywny stereotyp związany z panowaniem saskim w Polsce jest głównie skutkiem dwóch elementów: propagandy pruskiej i propagandy dworu Stanisława Augusta. Prusy były głównym rywalem Saksonii. Po wojnie siedmioletniej ostatecznie ta rywalizacja rozstrzygnęła się na ich korzyść. Zwycięski Berlin zaczął pisać historię, jak to gnuśni władcy sascy trwonili zasoby i potencjał swojego państwa. Stronnicy Stanisława Augusta zaś chcieli stworzyć kontrast między starymi, gorszymi czasami a czasem oświecenia. August III był też ulubieńcem Sarmatów, a Stanisław August, najłagodniej to ujmując, nie przepadał za kulturą sarmacką. Tymczasem Wettinowie mieli swoje autentyczne zasługi. Poczynając od budowy Osi Saskiej i Pałacu Saskiego w Warszawie, po tworzenie manufaktur, sprowadzanie saskich architektów, kupców i górników. Ci ostatni przebudowali rzekomo wyeksploatowaną kopalnię soli w Wieliczce tak, że niedługo potem zaczęła ona przynosić rekordowe zyski. W 1717 roku za panowania Augusta II powołano kamerę zarządzającą królewszczyznami, co poprawiło dochody dóbr królewskich. W 1740 powstała w Warszawie Szkoła Wyższa Collegium Nobilium. 7 lat później powołano Bibliotekę Załuskich. Rozwijała się sieć stojących na dobrym poziomie szkół pijarskich i jezuickich. August III doprowadził też do wzmocnienia swojej władzy w Prusach Królewskich oraz Gdańsku, co nie udało się żadnemu jego poprzednikowi. Ponadto szlachcie nie brakowało pieniędzy i przez większość czasów saskich panował pokój. Można zatem było wreszcie cieszyć się życiem, co znajdowało odzwierciedlenie w powiedzeniu: za króla Sasa, jedz, pij i popuszczaj pasa. Co ciekawe, była też białoruska i to w dodatku chłopska wersja tego powiedzenia. Za Sasa było chleba i miasa, nastał poniatowski, już chleba nie takowski. Początek panowania Augusta III wcale nie zapowiadał takiego uwielbienia. Po śmierci Augusta II szlachta masowo poparła kolejnego króla Piasta, tym razem startującego z poparciem Francji, czyli Stanisława Leszczyńskiego. Leszczyński jest ciekawym przykładem polskiego monarchy, który tak naprawdę nigdy nie rządził. Po raz pierwszy uzyskał tron w 1704 roku z woli okupującego Rzeczpospolitą króla Szwecji Karola XII. Leszczyński miał się przy nim zachowywać jak kapitan jego gwardii, a nie suwerenny monarcha. Był wówczas jedynie elementem szwedzkiego planu. Po klęsce swojego protektora znalazł się na wygnaniu, gdzie ponownie uśmiechnął się do niego los. W 1725 roku jego córkę Marię poślubił władca najpotężniejszego państwa kontynentu, Ludwik XV. Z pomocą zięcia już 8 lat później Leszczyński ponownie zawalczył o tron w Polsce. Pomimo swojego osobistego zaangażowania i niekiedy ryzykowania życia, władzy nie zdobył. Korona znowu przypadła Saksonii i już drugi raz dzięki poparciu Rosji, która oczekiwała kolejnych wpływów Rzeczpospolitej. Stanisław dostał jednak nagrodę pocieszenia w postaci faktycznie zależnego od Francji księstwa Lotaryngii. Będąc jej władcą, Leszczyński zasłynął jako wybitny mecenas kultury i sztuki, dobroczyńca, ulubieniec filozofów. Wspierał również Polaków i promował swoim nazwiskiem programy reform Rzeczpospolitej, a nawet całego kontynentu. August II i August III mieli ambitne programy reform, ale wobec ingerencji obcych mocarstw i niewydolności systemu politycznego nie byli w stanie ich przeprowadzić.
Ich panowanie było jednak gwarancją bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. Nie do pomyślenia bowiem byłaby likwidacja państwa, na którym zasiada jedna z ważniejszych dynastii Europy. Jednak klęska Saksonii w wojnie siedmioletniej przekreśliła szansę na utrzymanie przez Wettinów tronu w Rzeczpospolitej, a to otworzyło drogę Rosji do stworzenia tu swojego protektoratu. Ostatni król Polski, Stanisław August, jest często odsądzany od czci i wiary jako kochanek carycy, zdrajca, który za pieniądze sprzedał własną ojczyznę. Jak zwykle, rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana. Mimo że Stanisław August uzyskał tron z woli Rosji, to nigdy nie był posłusznym wykonawcą rozkazów z Petersburga. Za każde swoje ustępstwo oczekiwał zgody na przeprowadzenie nawet ograniczonych reform. To on jest też jednym z głównych autorów Konstytucji 3 maja. Doskonale też orientował się w geopolitycznych rozgrywkach. Z drugiej strony często tracił zapał, brak mu było silnej woli i determinacji. Tej ostatniej nie wykazał, gdy trzeba było do końca bronić zdobyczy Sejmu Wielkiego. W 1792 roku przedwcześnie dołączył do Targowicy, naiwnie licząc na łaskę carycy. 3 lata później, znów nie widząc sensu bycia symbolem dalszego trwania korony polskiej, abdykował. W zamian uzyskał spłatę swoich olbrzymich długów, które głównie pochodziły z wydatków na zbytki. Nie można mu jednak odmówić wielkiego wkładu w promocję kultury, architektury i idei oświeceniowych. Jak widać, każdy z tych władców wykazywał jakąś wolę pozytywnego zapisania się podczas swojego panowania. Czasem uniemożliwiały to warunki wewnętrzne, czasem zewnętrzne, a czasem osobiste przedmioty każdego z tych władców. Z reguły bowiem cudzoziemcy nie rozumieli systemu politycznego panującego w Rzeczpospolitej i próbowali nawet na siłę go zmieniać w kierunku dominującego w Europie absolutyzmu, co tylko wywoływało konflikty ze szlachtą. Król Piast, czyli obywatel Rzeczpospolitej na tronie, był zaś często nieszanowany przez pobratymców. Wielu bowiem magnatów czuło się po prostu lepszymi niż ten, który aktualnie nosi koronę. Najgorszego władcę Rzeczpospolitej można wskazać jednak bardzo łatwo. Jeden tylko z nich nie wykazywał żadnego zainteresowania sprawami państwa, któremu przyszło mu rządzić. Jeden tylko porzucił swój tron. Mowa oczywiście o Henryku Walezym. Wybrany 11 maja 1573 roku pierwszy król elekcyjny w Rzeczpospolitej wcale nie chciał objąć tego tronu. Zmusiła go do tego sytuacja i własna matka, Katarzyna Medycejska, której to słynny astrolog Nostradamus przepowiedział budowę potęgi na wschodzie. Stąd pojawił się pomysł, by jej syn zawalczył o polski i litewski tron. W dodatku Henryk Walezy nie miał czego szukać we Francji rządzonej przez jego brata Karola IX, który go szczerze nienawidził. Dlatego przyszły król Polski pod naciskiem polskiej szlachty zgodził się zaprzysiąc zasady ustrojowe Rzeczpospolitej zawarte w artykułach henrykowskich. Po przybyciu do Polski w lutym 1574 roku jednak cofnął swoją obietnicę. Nie chciał też brać ślubu ze starszą o 30 lat Anną Jagiellonką. Kiedy w czerwcu 75 roku zmarł jego brat i Henryk stał się dziedzicem francuskiego tronu, Walezy postanowił wracać do Francji. Znów domagała się tego zresztą jego matka. Wbrew pozorom jednak Henryk okazał się całkiem sprawnym francuskim monarchą, ale jednocześnie nie zrobił praktycznie nic, aby zachować tron w Polsce. Szlachta oczekiwała na jego przybycie do maja 76 roku. Walezy nawet nie wysłał do Rzeczpospolitej swojego namiestnika. Polsko-litewskiego państwa nie rozumiał i raczej nie wiedział, jak rządzić w takim ustroju. Niemniej Henryk do końca życia tytułował się królem Polski. W Paryżu pojawiały się też herby Rzeczpospolitej na rezydencjach królewskich. Po wizycie na Wawelu Walezy zarządził też stworzenie kanalizacji dla paryskiego Luwru, którą znał właśnie z Krakowa. W Polsce doradzano mu także noszenie czepka, który miał go chronić przed migrenami i przeziębieniami. Nosił go do końca życia.
Można zatem powiedzieć, że na francuskim epizodzie na polskim tronie bardziej skorzystała Francja niż Rzeczpospolita. Po fatalnym błędzie w postaci Walezego szlachta w kolejnej elekcji wybrała nadzwyczaj trafnie. Królem został książę siedmiogrodzki Stefan Batory, jednak od początku nie miał on prostego zadania. Gdańsk nie chciał uznać jego zwierzchności. Moskwa okupowała inflanty. Habsburgowie chcieli usunąć go z tronu. Mimo to poradził sobie z tymi wyzwaniami, a jego krótkie panowanie przyniosło bardzo wiele pozytywnych efektów. Formalnie Stefan Batory nie rządził sam. Na króla Polski obrano również siostrę Zygmunta Augusta, Annę Jagiellonkę, z którą Batory miał się ożenić. Ona jednak zasadniczo stroniła od polityki, oddając tę domenę mężowi. Batory obrał na swego głównego doradcę i stronnika kanclerza Jana Zamoyskiego. Podczas swojego 11-letniego panowania król Stefan I pokonał Moskwę, założył Akademię Wileńską, dbał o zachowanie tolerancji religijnej, zreformował armię, powołał Trybunał Koronny i Litewski. W polityce zagranicznej kierował się realizmem. Stanowczo ucinał próby zadrażnienia relacji z Imperium Osmańskim w momencie, gdy toczył wojny z Moskwą. Jednocześnie prawdopodobnie po zdominowaniu Wielkiego Księstwa Moskiewskiego planował atak na Turcję. Nie wszystko jednak mu się udawało. Gdańsk wprawdzie uznał zwierzchnictwo Batorego i wypłacił 200 tysięcy złotych, ale w zamian za to miasto utrzymało swoje szerokie przywileje. Kolejne 200 tysięcy uzyskał od elektora brandenburskiego Jerzego Fryderyka Hohenzollerna. Pieniądze Batoremu były potrzebne na wojnę z Moskwą. Jednak w zamian za to brandenburscy Hohenzollernowie uzyskali kuratele nad chorym psychicznie krewniakiem, księciem w Prusach Albrechtem Fryderykiem. Był to poważny krok utrudniający w przyszłości inkorporację Prus książęcych. Dla szlachty najbardziej bulwersujące okazało się ścięcie 26 maja 1984 roku Samuela Zborowskiego, banity podejrzewanego o spiski z Habsburgami i szykowanie zamachu na króla. Jego egzekucja odbyła się jednak wbrew prawu, bez wyroku sądu sejmowego. Króla oskarżono o tyranię. Doprowadziło to do wzmocnienia opozycji antykrólewskiej, jednak Batory nie doświadczył kolejnego aktu wojny wewnętrznej. Zmarł 12 grudnia 1586 roku. 250 lat później twórca imperialnej wizji dziejów Rosji, historyk Nikołaj Karamzin, tak podsumował jego panowanie w Rzeczpospolitej. Stefan Batory był to jeden z najznakomitszych monarchów świata, jeden z najniebezpieczniejszych wrogów Rosji, którego śmierć więcej nas ucieszyła, niż państwu, któremu panował, smutku przyniosła. A który państwa zdaniem król elekcyjny był najlepszy, a który najgorszy? Prosimy o pozostawienie komentarzy. Zachęcamy również do subskrybowania tego kanału, a także kanału Kurier Historyczny Podcast. Tam można już obejrzeć pierwszy odcinek naszego nowego formatu pod tytułem Historyczny Przegląd Tygodnia. A pomiędzy innymi takie kubki, nie tylko, nieustająco zapraszamy do sklepu Wokulskiego. Tymczasem bardzo dziękujemy za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia wkrótce.